Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Dead by Daylight. Dzisiaj zagramy sobie Wiedźmon, która wygląda jak ryba, bo mam akurat taki skin. Tutaj build jest taki w miarę przemyślany. Mamy niechlujnego rzeźnika, skażoną interwencję oraz ruinę, to wiadomo pod geny. Żeby tutaj, żeby jakby opóźnić survy. No i ruina też, żeby opóźnić, bo w sumie dopóki totem będzie istniał, to będzie się cofało, znaczy naprawa genów będzie się cofała. No i oraz Noet, to jest najbardziej przemyślany perk, bo to jest taki perk typowo jakby chamski, ale z drugiej strony wiedźmą trzeba grać chamsko, bo ona jest wolna i nie ma żadnej umiejętności oprócz teleportacji, przez co na pewno będzie ciekawie. Dodatki tutaj jakiś wierzbowy wieniec oraz suszona cykada. I tutaj, żeby zaczęli mecz oddzielnie. Survy. No i tyle razy uderz narażonego ocalałą bronią, 4. Jeżeli jakby narażonego ocalałego bronią. My na szczęście mamy Noeda, czyli pod koniec już będą narażeni, więc chyba to się będzie zaliczało. Chociaż czy 4 uderzę pod koniec, to wątpię. Dobra, przekonamy się już za chwilę, jak to pójdzie. Dobra, jesteśmy. Jezus. Na Silent Hill, serio? Jeszcze sobie nie wyobrażam właśnie jak to będzie wyglądało, tak szczerze mówiąc. Ale najpierw zróbmy sobie tutaj taki myczek. No i teraz gonimy. Trzeba rozłożyć na pewno pułapki w takich miejscach typu właśnie, gdzie surf praktycznie nie może ich ominąć. Kurde, ale też, ależ ta ruina normalnie w super miejsce się zrobiła. Wejdźmy sobie tędy. Do góry. Tu nic się nie dzieje. Czyli co? Tutaj pewnie ktoś kręci. Tam. Musi być tam. 100%. Tak, oczywiście. Dobra. No i tak działa tutaj wiedźma. No właśnie tak. Dobra, on teraz musi pójść w lewo. Bo jak nie pójdzie, no to jest i koniec. Albo i nie. Dobra. No właśnie to jest wiedźma. Że my jesteśmy tutaj wbrew pozorom strasznie mobilni. No i to jest niewątpliwie wielki plus, bo możemy wiele osób naraz atakować. O! Sprint, fajnie. Dzięki za sprint. A w sumie walnę cię, bo moje perki tutaj umożliwiają, jeżeli są jakby też nastawione, niechlujny rzeźnik, żeby atakować wiele surów naraz. Więc to się opłaca raczej. O kurde, żeś to rozwalił, kurde, Dwight. Dobra. No i każdy ranny. A nie, tam to już się wyleczyłem. Dobra, Dwight jest po lewej. On pewnie pomyśli, że ja nie wiem, że on tam jest. No ale Dwight to jest. Chodź, Dwight. O kurde, Dwight. Bożeś dowalił. Tutaj latarek chyba nie było. No, dawaj, dawaj. Zdążę? Zdążę. Chciałem się przeteleportować. Tutaj widziałem, że ktoś wchodził. Biegnie, biegnie. Glory, chodź. Ty to zaczęłaś, ty to skończysz. O, tutaj idą, dobra.
chodź. Każdy ranny. Lori, Lori. Przepraszam bardzo, ale tak działa właśnie wiedźma. My jesteśmy wolniejsi niż surwy. Znaczy, chyba tak samo szybcy jak surwy. No i jakby od tego jest umiejętność wiedźmy, żeby się teleportować. Dobra, bo tutaj jeszcze kilkoro tutaj surwów było. Co to jest? A to jest Dwight. Dobra, to Dwighta sobie zostawmy. Tu co? Nie zdjęli chyba ruiny jeszcze. Do góry. Dawaj do góry. O, teleportacja. No, no i właśnie. To jest właśnie wiedźma. Ja nawet nie wiem, czy to można uznać za chamskie granie, bo... No bo taka jest po prostu wiedźma. Czekaj, czy zdążę tam... Kurde, dojść. Dzięki. No to Dwight, chciałeś pomóc, więc... Więc nie pomożesz, jednak. O, ruina! No to teraz to już na pewno za to pójdę. Tym bardziej, że i tak nie masz tutaj ucieczki. No właśnie. Nie no, wiedźma jest tak potężna. Na pewno, wiecie, no oni na pewno są słabi, ale z drugiej strony... Ja na pewno jak tam, bo jakieś grałem też wiedźmą. I wydaje mi się, że to właśnie wiedźmę zdobywałem opal 1 czy tam 2. Że opal 1, ale w tej grałem wiedźmą, plagą. W sumie kim ja w tej nie grałem. Dobra, tutaj na schodach to może być. Oj, sorry. Sorry, sorry. Naprawdę bardzo przepraszam. I skopmy sobie gen. Też musimy się dowiedzieć, co to znaczy granie chamskie na wiedźmie, bo... Moim zdaniem nie jest to jakieś chamskie, no. Co? Ja jestem wolniejszy, ja mam teleport. I ja w zasadzie nie mam żadnej innej mocy, więc co? Ja mam się czuć winny? Dobra, już nie będę jej gonił. A to kto? To też ona, kurde. Liza się nie może leczyć, czyli pewnie... Pewnie się uleczy sama. O! Nie no, jej nie chcę. Chcę kogokolwiek, ale nie... Nie ją. Dobra, chwila. Chwila, bo jestem noobem. Zróbmy sobie taki... No właśnie, coś takiego. Nie no, surwy już raczej szans nie mają. Ja nawet nie wiem, czy ten Noed w sumie. Czy to dojdzie do Noeda? Kurde. Wyjdzie na dwór? Ta, i tam jest pułapka. No właśnie, po lewej. Poszła do góry? Poszła, dobra, gdzieś tutaj. Dobra. No, na szczęście mam ten addon, że pokazuje się aura. Dzięki temu wiedziałem, że nie zdąży zrzucić tej palety.
Dobra, żeby to nie był taki... aż taki face camp. O! Dwight. Kurde, ze sprintem, gnój. Dobra, jesteś ranny. A jedę zniszczyć. Ty, a czekaj, czy jest achievement za ukończenie gry? Jak oni żadnego na nie zrobią. Może spróbujmy. Nie no, już dobra, kręcą tam. Z jednego chcą być, no niestety. Ale w sumie wiedźmom jest szansa na to. To jest tyle haków, kurde, Dwight, coś ty zrobił. Dobra, bo ja tutaj już powoli muszę myśleć o tym, że zaraz będzie końcowy tak zwany gwizdek. Jak zostanie ostatnia osoba. Dobra. No ją pogonimy sobie teraz. Dobra. To był mastermind, bo jakby się odwróciłem, przez co te czerwone światełko z mojej postaci, jakby surf mógł myśleć, że ja za nim wciąż biegnę. A się okazało, że ja zmieniłem tutaj kierunek. Tutaj przed paletą. Muszę tutaj w paru miejscach przed paletami też jeszcze postawić. Typ tutaj jest. Tutaj gdzieś jest. W szafce gdzieś jest. No właśnie. No i koniec. Nie no. Wieź, bo to jest takie chamskie granie. No właśnie to. Tutaj wracamy, czy to jest chamskie, czy nie? To nie było kampienie. Tych pułapek no ustawiałem w pobliżu ofiar, jakby na hakach. Ale no... kurde, to jest moja umiejętność z drugiej strony. No ale Noeda nie wykorzystałem, kurde. No i na pewno plus 2 dostanę za mecz. Oczywiście plus 2, wszystko na opal, kurde. Idealny mecz. Tak naprawdę. No, koledzy też nie w ciemię bici, tak naprawdę, bo tu mają jakieś te... nie, to nie jest ranga, to jest poziom ulepszenia postaci. Więc to nie są jakieś nuby. No ale po prostu wiedźma jest zbyt potężna, tak naprawdę. Jeszcze jak się ją ogarnia tyle, że wiesz, że trzeba przed na przykład paletami kłaść pułapki, to wtedy już nie ma szans, tak naprawdę. Dobra, to co, ja się z wami żegnam, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć.